Siemka, ja jestem Adacho i witam Was w kolejnym odcinku komentarzy, od których wyzieje. Dzisiejszy odcinek jest specjalny, znaczy ja zawsze tak mówię, że odcinek jest specjalny, bo zazwyczaj odcinki są specjalne z różnych powodów. Dzisiejszy odcinek jest specjalny dlatego, że pierwszy komentarz będzie wzięty z Facebooka, konkretnie z grupy facebookowej Zakola Adacha, ponieważ tam Grzegorz, który wygrał ostatnio post miesiąca, zdecydował się zadać swoje pytanie. Jeśli nie oglądaliście przeglądu grupy, to postanowiłem nadawać nagrodę, albo może będzie więcej nagród, jak na przykład będzie... Kilka fajnych postów. Posta miesiąca. Wiecie, że na grupie facebookowej jest zakaz repostów od kilku miesięcy, także jest to prowokacja kreatywności. Ludzie zaczęli wrzucać więcej oryginalnej treści, i te najbardziej kreatywne są nagradzane, właśnie. No właśnie, czym? Grzegorz zdecydował, że chce dostać pytanie do koku. Następnym razem może będzie to coś innego, bo może nie każdy po prostu chce oglądać koku, albo nie ma o co zapytać, albo nie ma jakichś ciekawych przemyśleń, więc może to jest jeszcze zasada, która się zmieni, ale dzisiaj właśnie zaczynamy pytaniem Grzegorza, a w zasadzie. Przemyśleniami. Tyle razy już oglądałem tę serię, że ciężko już zadać pytanie rozwiewające moją ciekawość z serii Dragon Ball. Zawsze cieszyłem się emocjami związanymi z oglądaniem i prowadzeniem historii przez Toriyama. Cieszę się jak twórca puszcza wodze fantazji i czasami zbacza z logiczności wcześniejszych założeń. Jako muzyk dos doskonale to rozumiem. Napisał dobrze, ale dodaję trochę od siebie. Bo staram się skupiać na radości stworzenia, a nie stawiać sobie samemu ograniczenia z powodu założeń, stylu i klimatu, który cieszył mnie w przeszłości. Ciężko się czyta komentarze z a te małe literki y, są bardzo mało przejrzyste. Dobrze, że komentarze do kokła biorę spod filmów na YouTube, a nie z y, komentarzy na Facebooku. Swoją drogą y, ciągam sobie za sznurek, bo, bo bardzo lubię sznurek w tych spodniach. Także, jeśli będziecie się czasem zastanawiać, co ja tutaj robię, nic sprośnego, dobrze? Zamiast pytania, pozwolę sobie podzielić się z wami moim powrotem do ponownego przeżywania serii w wieku dojrzałym. Impulsem było dla mnie zobaczenie filmu Dragon Ball GT, biografia Goku Juniora. Od tego momentu postanowiłem zobaczyć wszystkie serie od początku. Historia Goku Juniora jest moim zdaniem bardzo dobrze napisana. Mamy tutaj wszystko, to najlepsze w Dragon Ballu od samego początku. Motyw podróży, przemiana głównego bohatera, walka ze swoimi słabościami i tym podobne. Może to trochę kontrowersyjne, ale z chęcią widziałbym serię, gdzie Goku i pozostali członkowie drużyny Z byliby przedstawieni jako legendy. W przyszłości świata Goku Junior odkrywałby inny aspekt i perspektywę niż ta, którą znamy. Oczywiście nie wykluczyłoby to z historii naszych ulubionych bohaterów, bo w podróży Goku Juniora ten odsłaniałby kolejne karty, w których byłoby widać, jaki wpływ na rzeczywistość... Obecną mieli nasi ulubieni bohaterowie, a on sam stworzyłby nową drużynę. No Grzegorz poleciał niezłym freestylem, takim można byłoby powiedzieć nawet jak Eminem, mówiąc, że da awfully no Hot Coffee Pot. Czy ten komentarz musiał być tak długi? Probably not. <gry> oczywiście się śmieje. A biografia Goku Juniora. No, oczywiście można powiedzieć, że jest to specjal telewizyjny, w sumie nie film, który ma elementy podróży, przełamywania swoich słabości i tak dalej. Ale fakt, że zostało to skondensowane w 30-40 minut, może wydawać się trochę naciągany i pospieszony. No bo faktycznie w Dragon Ballu mieliśmy podróż, mieliśmy przemianę głównego bohatera, walkę ze swoimi słabościami, ale to było rozciągnięte na wiele odcinków. Więc tak naprawdę, no, można powiedzieć, że biografia Goku Juniora miała trochę utrudnione zadanie, żeby oddać tego ducha i zrobić to w tak krótkim czasie. Czy uważam, że pomysł, żeby Goku Junior się pojawił, albo inaczej, żeby potomkowie nasich bohater no, naszych bohaterów przejęli pałeczkę, podczas gdy nasi bohaterowie typu Goku, Vegeta, Piccolo odeszli w zapomnienie i nawet nie oglądali tego, powiedzmy, z trybun w cudzysłowie, tylko faktycznie umarli, bo historia działaby się paręset lat później... Nie jestem tego fanem. Nie jestem fanem prowadzenia historii w takim momencie, bo, w moim odczuciu, w obecnych czasach, siłą Dragon Balla i też przebiciem na rynku jest to, że nawiązuje to do rzeczy, które już znamy, ale że są tam dalej postacie, które znamy. Gdyby na przykład okazało się, że Goku, Vegeta i tak dalej, tych postaci już nie ma. I wychodzi nowa kinówka, w której widzimy przygody pra, pra 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 wnuka Goku. Nie sądzę, żeby to się dobrze sprzedało, to jest jedna sprawa. Nie sądzę, żeby to wzbudziło aż takie duże zainteresowanie. I wiem, że to nie wyklucza tego, że historia mogłaby być dobra, bo na przykład uważam, że Sandland, manga Ak Akiry Toriyami, która ostatnio doczekała się adaptacji kinowej i jeszcze nawet gry bodajże, to jest świetna manga z naprawdę bardzo fajną i mądrą historią, która ma swój morał, ale czy to było popularne? No, słyszałem, że nie za bardzo. Oczywiście nie ma co porównywać, na przykład, Sandlandu do takich gigantów jak One Piece czy Dragon Ball, jeśli chodzi o wyniki osiągnięte poprzez filmy kinowe, ale zmierzam do tego, że po prostu mając możliwość pisania historii, w której istnieje Goku, a z drugiej strony mając możliwość pisania historii, w której Goku nie ma, to zawsze wybiorą możliwość, w której Goku jest. Więc jeśli mielibyśmy zobaczyć jakąś historię z przyszłości, tak, taką jaką opisałeś, to myślę, że w formie no czegoś takiego, czym było właśnie biografia Goku Juniora, jakiegoś nowego może specjala telewizyjnego, rozdziału specjalnego mangi, może jakiejś, nawet nie powiedziałbym, że mini jakiegoś jednostrzałowego wydarzenia, które będzie po prostu luźną wizją przyszłości. I ci Goku Rosaki, pytanie do Goku, czy było kiedyś wyjaśnione w jaki sposób smok określa siłę osoby, na której chce wykonać życzenie, czy określa on aktualny poziomki czy w jakiś sposób ogólną siłę postaci. Zastanawiam się, czy jeśli wykorzystać by okazję i wypowiedzieć jakieś negatywne życzenie dotyczące na przykład Goku w momencie, w którym on byłby pozbawiony ki, na przykład po jakiejś ciężkiej walce, po której nie jest w stanie się nawet ruszać, to czy życzenie by się spełniło? Czy dalej Smog by uznawał, że Goku jest silniejszy od Dendiego? Bardzo, bardzo fajne pytanie, ale myślę, że przykładem, na który możemy spojrzeć w pierwszej chwili, jest przykład Vegeta i Nappy, którzy lecieli na ziemi i wtedy już Smog nie był w stanie na nich jakkolwiek wpłynąć. Mimo tego. Że wiemy, że oni wtedy spali. Wegeta i Nappa lecąc na ziemię byli w stanie hibernacji. Nikt mi nie będzie tutaj próbował udowodnić, że Wegeta i Nappa byli w stanie hibernacji, ale śpiąc. Ich ki była na ich maksymalnym poziomie. No nie sądzę, żeby tak było. Jeśli spali, to ich ki była wy wyciszona, można powiedzieć, no nie? Wiele razy w Dragon Ballu mieliśmy sytuację, w której ktoś, kto opuszcza gardę, nawet nie mówię o spaniu, tylko ktoś, kto po prostu opuszcza gardę, jest w stanie zostać zranionym przez pozornie słaby atak. I nie mówię tutaj tylko o Goku, ale opuszczenie gardy i obniżenie swojego poziomu ki następuje. Często w normalnym stanie, w sensie najawie, no nie? Także Vegeta i Nappa, którzy spali, raczej mieli po prostu ten poziomki minimalny. Umówmy się, że tak mały, że Kami, który wtedy był ówczesnym stwórcą smoczych kul, był od nich silniejszy. W sensie w tamtym momencie no nie miał wyższy poziom mocy niż śpiący Wegeta i śpiący Nappa. Mimo tego smok nie był w stanie spełnić tego życzenia, Więc obecny poziomki raczej nie wchodzi w grę. Ja bym powiedział, że smok określa może nie maksymalny poziom mocy, bo musiałby wiecie wykalkulować cały potencjał mocy, stwierdzić jak bardzo byliby w stanie się wzmocnić i tak dalej, czyli musiałby jakby wiecie włączyć jakieś myślenie samodzielne, włączyć jakąś wyobraźnię i założyć scenariusz, który w sumie jeszcze się nie wydarzył. Smok jest Shenlong w sensie albo jakikolwiek inny smok jest na tyle mądrym stworzeniem i wydaje mi się, że potężnym, że byłby w stanie to zrobić. Ale myślę, że w przypadku spełnienia życzenia, a w zasadzie niespełnienia życzeń, działa prostsza zasada. Być może działa to w taki sposób, że smok bierze pod uwagę, może brać pod uwagę, nie mówię, że tak jest, to moja teoria, maksymalny poziom mocy, który dana jednostka osiągnęła w życiu. Czyli Vegeta, jeśli kiedyś był silniejszy od Kamiego, to nie musi być w momencie spełnienia życzenia, wypowiadania życzenia silniejsze od niego, żeby Smog wiedział, o, Vegeta kiedyś był silniejszy od Kamiego, jest silniejszy, nie mogę spełnić tego życzenia. Pewnie można byłoby doszukać się w tej teorii jakichś dziur, ale no na pewno jest to bardziej logiczne niż branie pod uwagę maksymalnego potencjału, który dana postać byłaby w stanie z siebie wykrzesać ani obecnego poziomu ki, więc tak bym to wytłumaczył. Kamikaze, pytanie do goku. Siemano Adaho, mam pewną teorię dotyczącą Dragon Ball Dime'a i tego lekkiego rozwinięcia kinówki Battle of Gods. Może to już gdzieś było, ale wolę się upewnić. Czy możliwe jest to, by to rozwinięcie kinówki było wstępem lub zapowiedzią Dragon Ball Daima? Pozdrawiam fanów Bleacha. Pozdrawiam. Panów Tutaj kamikadze oczywiście pisze o tym, że mm, Battle of Gods z okazji tam dziesięciolecia będzie miało dodatkowe 20 minut. Taka powiedzmy w cudzysłowie wersja reżyserska wyjdzie i być może jest to 20 minut związane z Dragon Ballem Daima. Bo skoro tam fryzura, bulmy i generalnie wydarzenia mogły wskazywać na Battle of Gods, to może jest to jakkolwiek powiązane. Czy tak będzie? Mm, nie mówię, że nie ale raczej nie. Powiązanie tego dodatkowego materiału ba Battle of Gods z Dragon Ball Dime'a no byłoby na pewno cwane, cwanym posunięciem ze strony twórców, ze strony Toei i w ogóle, no nie? Na nawiązać jakby do tamtej kinówki sprzed 10 lat, powiązać to jeszcze z tym, że w ogóle że mamy 10. rocznicę Battle of Gods, nową serię wklecić w tamte wydarzenia, aż chleć... W... Moja sina jest tak zbita, że ona dosłownie sobie tutaj leży. Tak, jak brzmi to cwanie, i byłoby to fajne połączenie, nie sądzę, żeby to była prawda. Nie wiem, czy tak będzie, ale myślę, że to 20 minut filmu to może być gdzieś w środku. Chociaż, kurde, wolałbym, żeby to było gdzieś na początku pokazane, w sensie to 20 minut dodatkowe filmu pokaże, co się działo jeszcze wcześniej, przed Battle of Gods, albo to, co się działo potem. To byłoby w sumie ciekawsze. I tak, jak to jest najciekawszy scenariusz, to myślę, że ten najbardziej realistyczny jest taki, że po prostu dostaniemy jakieś sceny w filmie. Te 20 minut będzie w trakcie walki, na przykład, dostaniemy jakieś dodatkowe sekwencje ruchów albo coś takiego. Wydaje mi się, że te 20 minut to nie jest coś, co zostało wymyślone potem. Tylko chociażby w przypadku filmu Dragon Ball Super Broly. Mieliśmy potwierdzone, że oryginalny scenariusz, ile tam broli trwał? 100 minut? No to opiewał oryginalny scenariusz na 2 godziny, 120? Nie pamiętam już dokładnie, nie będę wymyślał, ale na pewno na więcej. I po prostu tego Broly'ego musieli skrócić. Więc wydaje mi się, że ten scenariusz tyczący się Battle of Gods to mogła być podobna sytuacja. Czyli w momencie, w którym ten skrypt był pisany. Było więcej tego źródłowego materiału, ale animacja musiała być krótsza, więc teraz z okazji dziesięciolecia może mają możliwość jakby z wy wydłużenia tego filmu o ten materiał, który był już napisany w sumie 10 lat temu, może ewentualnie zostanie trochę podrasowany. Nie sądzę, żeby to było powiązane z Dragon Ball Dime'a. Ale nie mówię, że jest to w ogóle niemożliwe. Tej Kondo na Futon. Do Koku pytanie takie trochę pod temat z Tranksem. Jak mógłby być logicznie podany powód, aby nie ożywiać bohaterów? Wyobraźmy sobie, że Tranks jednak znajduje kulę, czy to z Namek, czy, to, czy to od granoli, ale nie ożywia ich. W sensie bohaterów, nie kul. Mam w głowie pewien pomysł, który może wykorzystam w przyszłości i od dłuższego czasu próbuję jakoś wpleść smocze kule z przyszłości Tranksa, ale jednocześnie nie chciałbym ożywiać drużyny Z. Twoja podpowiedź mogłaby mi jakoś pomóc ułożyć to w głowie. Pozdro. Czyli Take Condona Fiuta pisze książkę albo rysuje mangę i brakuje mu tego tchnięcia. Na początku powiem wam, że to jest dobre pytanie do was. Jak myślicie, gdyby Trunks faktycznie, Future Trunks, w swojej przyszłości, w której wszyscy bohaterowie nie żyją, znalazł smocze kule albo generalnie miał możliwość spełnienia życzenia, to dlaczego miałby nie wskrzeszać wojowników Z? Jaki byłby powód, dla którego miałby to zrobić? Ja bym powiedział tak: trzy powody wymyśliłem. Pierwszy jest taki, bardzo podobny do tego, co było w Dragon Ball New Hope, czyli Trunks lecąc na namek błąkał się po kosmosie wiele lat. Tak naprawdę w momencie, w którym on doleciał na namek, minęło 30 lat, może nawet 40, i Smocze Kule nie są w stanie już spełnić tego życzenia, bo po prostu nasi bohaterowie umarli za dawno temu. Druga rzecz jest taka, że jest to podobny scenariusz, Trunks musi, nie musi lecieć aż tak długo, ale Trunks lecąc na namek tak naprawdę zostawia Ziemi niestrzeżoną, bo Future Gohan już nie żyje, więc Androidy po prostu tę planetę niszczą. Niekoniecznie tyle, co yy, niszczą w sensie wyniszczają, co w ogóle ją niszczą. Planeta Ziemia wybucha, nie ma planety Ziemia, więc Trunks nie może wskrzesić naszych bohaterów, bo zostaliby oni wskrzeszeni w pustce, prawda? W próżni. Więc od razu by umarli, taki sam przykład jak chociażby z duszą Krillana, która, który umarł na Namek. Oczywiście nameczańskie smocze kule byłyby w stanie odrodzić planetę, a potem dopiero ich wskrzesić, ale uznajmy, że znalazł te serialiańskie, które są w stanie spełnić jedno życzenie. No i trzecia rzecz jest taka, że być może Trunks, który jest na planecie Namek, albo na planecie Serial i ma jedno życzenie do spełnienia, no, gdyby wskrzesił naszych bohaterów, to tak naprawdę oni by umarli znowu, bo nie miałby kto ich bronić, bo Trunks jest na Namek albo na planecie Serial, a oni już przecież wcześniej polegli z ręki androidów, więc co powstrzymuje androidy, żeby zrobić to jeszcze raz? Oczywiście ten trzeci scenariusz zakłada, że Trunks może wrócić na Ziemię i uratować swoich bohaterów, i oni finalnie żyją, a ty chcesz, żeby oni nie wracali do historii, ale. Może jakkolwiek pomogłem. 94 Kane, pytanie do Koku. Cześć, Adacho, cześć. Skoro wszystkie formy SSJ oddają mnożnik siły do bazowej formy, to czemu nasi sajańscy bohaterowie nie trenują tylko w bazowych formach? No bo logiczne jest, że im lepiej wytrenujesz bazową formę, tym więcej zyskasz dzięki mnożnikowi. Czy się mylę? Nie mylisz się, ale jesteś krótkowidzem. Tak jak ja. Siła to nie wszystko, bo zgadzam się, jeśli zwiększymy moc w bazowej formie, to i wynik mnożenia będzie większy. Jeśli na przykład chcę trenować Ultra Instinct, jak Goku, to trenuję go w bazowej formie? Czy trenuję go używając go tak naprawdę, no nie? Czy Goku i Gohan, którzy byli w komnacie Duchaj Czasu przed Cell Games, wymasterowali formę Super Saiyanina, trenując w bazowej formie? Nie, byli przetransformowani przez ten cały czas, aż w końcu forma Super Saiyana stała się dla nich formą naturalną i zachowywali się w niej tak, jakby byli w bazowej formie, nie tracili w ogóle sił, prawda? Można powiedzieć, że forma Super Saiyana Blue również została wytrenowana, wymasterowana poprzez używanie i trenowanie w tej formie, więc okej. Okay. mnożnik zwiększy, na no, zasadzie mnożnik, jakby wynik mnożenia będzie większy, jeśli baza będzie większa, ale siła to nie wszystko. Dajmy na to, że Goku jest silniejszy w formie Blue, ale nie jest w stanie jej kontrolować, bo nie trenował w niej, bo trenował tylko moc surową, ale nie jest w stanie utrzymać się długo w tej formie. Więc nie mylisz się w swoim założeniu, ale po prostu nie patrzysz na wszystkie aspekty walki, tylko na samą siłę. Dajman Matuszewski, pytańko mordeczko. Wiem, że katuje cię tym Dragon Ball Dajma, ale mam pytanie. Spokojnie, lubię rozmawiać na ten temat, bo jakby nie patrzeć, jest to dość świeże i, i nadal bardzo ekscytujące, przynajmniej dla mnie. Czy nie uważasz troszkę za naciągane to, że Goku osłabł na tyle, że musi używać długokrótka? Nawet jeżeli stał się dzieckiem, to przecież nawet w młodości wiedział, jak używać ki. Wie także, jak zmieniać się w SSJ i jak latać. A skoro nawet Goten w wieku 7 lat potrafił zmieniać się w SSJ, a pan w wieku 3 lat potrafiła latać, i oni nawet nie są w pełni Sajanami, to myślisz, że Goku jako dziecko nagle nie potrafi tego zrobić? Troszkę się to nie trzyma kupy. Jak możesz, to słówko otuchy dla mojej 6 córki Oliwi, która w szpitalu pod kroplówką z jeszcze niewiadomego powodu pozdrawiam. Mam nadzieję, że w momencie, w którym czytam ten komentarz, już jest wszystko w porządku. Przykro mi słyszeć takie rzeczy i mam nadzieję, i trzymam kciuki. Życzę wszystkiego dobrego, życzę szybkiego powrotu do zdrowia i naprawdę serce pęka, jak, jak czyta się takie słowa. Wracając do pytania. Mam nadzieję, że moja odpowiedź chociaż trochę poprawi Ci humor. Wydaje mi się, że nie zostało powiedziane, albo inaczej, jestem pewien, że nie zostało powiedziane, że Goku nie jest w stanie się transformować, że nie jest w stanie kontrolować ki, że nie jest w stanie latać. Nie było to powiedziane. To, że używa długokrótka, wydaje mi się, że jest po pierwsze spowodowane tym zamysłem Toriyamy, który y, większą uwagę będzie poświęcał walkom, wręcz walkom przy użyciu, powiedzmy, tych tradycyjnych y, sztuk walki, prawda? A nie tylko atakówki i tak dalej. Ale druga sprawa jest taka, że długokrótek może być tylko przedmiotem pomocniczym. On nie jest głównym narzędziem Goku do walki. Oczywiście Goku będąc w Pałacu Kamiego, być może to wyglądało tak, że w tym pierwszym odcinku polecieli do Pałacu Kamiego, zobaczyli tam ten statek zobaczyli, że smocze kule zostały użyte, i być może właśnie ze względu na to, że Goku był w tamtym miejscu, a wiemy, że wieża Karina jest połączona, znaczy, no, czy w tamtym momencie była, no może, może nie była, może długokrótek gdzieś tam po prostu był w wieży Karina, bo wiemy, że pałac kamiego może sobie latać. W tam, także w tamtym momencie pewnie długokrótek się kurczy i jest wetknięty tylko w szczyt wieży Karina. Tak czy siak, obecność w tamtym miejscu mogła po prostu przypomnieć Goku o długokrótku, więc go wziął jako przedmiot pomocniczy, ale nie było powiedziane, że nie będzie transport było powiedziane, że jest to seria Dragon Ball Daima, która nie jest albo nie będzie nakierowana na spamki blastami, na duże kolorowe transformacje, które widzieliśmy w Dragon Ballu Super, tylko na walkę wręcz, na pomyślunek i na być może nawet tradycyjne sztuki walki, przedstawiające walkę jako bardziej choreografię niż jako da da da, da, da wymienienie się ciosami i tak dalej. Ja myślę, że Goku, będąc mały, jest w stanie korzystać z ski, jest w stanie latać jest w stanie się transformować. Czy od razu będzie w stanie to robić, czy dopiero po jakimś przyzwyczajeniu się? Nie wiem, ale myślę, że w Dragon Ball Daima zobaczymy i ataki Ki i latanie, i transformację. Po prostu nie będzie tego dużo, tak myślę. Anonim film, życzenie. Odmłodź ich do momentów w ich życiu, w którym byli słabsi ode mnie. Anonim tutaj, jakby myśli, jakie życzenie, jak mogło brzmieć to życzenie wypowiedziane przez tego złego, jeśli, jeśli faktycznie nasi bohaterowie zostali odmłodzeni przez życzenie. Jest w tym niestety trochę błąd. Duży znak zapytania. Może nie błąd, ale no bo nie wiemy, nie wiemy jak silny faktycznie jest ten, ten, który zmienił naszych bohaterów w dzieci. Ale jeśli widzieliśmy Puara i Longa, również odmłodzonych, to to życzenie sugerowałoby to, które tutaj napisałeś, od ich do momentów w ich życiu, w którym byli słabsi ode mnie, to by sugerowało, że dorosły Puar i dorosły Ulong są silniejsi od głównego złego w Dragon Ball Daima. jeśli to on wypowiedział to życzenie. Także nawet Puar i Ulong musieli zostać odmłodzeni. Nawet Maron musiała zostać odmłodzona, bo, będąc y, może kilkuletnim albo kilkunastoletnią dziewczynką, w sensie dzieckiem kilkuletnim albo kilkunastoletnią dziewczynką, byłaby silniejsza od y, tego głównego złego. Nie sądzę. Vertex, pytanie do koku. Cześć. Y, odnośnie pytania o mamę Widel, to czy jest możliwe, że Nappa kiedy przyleciał z wegetą na ziemię, to mógł zabić matkę Widel, bo w końcu trochę ludzi zabił? Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Życia! Życia! Wow! Dziękuję, Vertex. Wiecie co, no jest możliwe. Tak naprawdę wtedy nie było życzenia, żeby wskrzesić wszystkie ofiary, które zabi zostały zabite przez Wegete i Napę. Dobrze pamiętam nie? Nie było życzenia, które mówiło wskrzesić wszystkie ofiary zabite przez Wegetę i Napę. Dopiero było takie życzenie, żeby wskrzesić wszystkich ludzi zabitych przez Freeze i jego ludzi, ale na namek, no nie jeśli chodzi o ziemię, to nie było takiej mowy, więc mogła wtedy zginąć, mogła być w jakiejś delegacji, na przykład, mogła mieć pecha. No ale mówię, to jest rzecz, na którą nie da się zyskać teraz odpowiedzi, bo nie ma na to odpowiedzi. Odpowiedzi. Więc oczywiście mogło tak być, ale niby to pasowało, bo matka Widel niby odeszła w nieznajomych okolicznościach, więc mogła po prostu zostać tam spopielona. Nikt nie był w stanie. Nie wiem, czemu się śmieję. Nikt nie był w stanie z, zidentyfikować jej ciała, ale. Możemy tylko gdybać. Wojciech Dudkiewicz, Koku, Siemka Adacho ja nie odebę a z ciekawości, co u ciebie i jak zdrowie? Wszystko w porządku, wszystko się kręci jak najlepiej, dobrze jest, dobrze chłopaki robią, dobry przekaz leci. Dziękuję, tak na serio, to, to, to mówię szczerze, naprawdę jest dobrze. Plus, co myślisz o walce Błachowicza z Rockholdem? Tak, 4 lata za późno. <laughs> nie mam szczególnego zdania na temat tej walki. Uważam, że Janek zawalczył dobrze, cieszę się, że był rezultat taki, jaki był, zwłaszcza biorąc pod uwagę zachowanie Rockholda przed walką, ale myślę, że to był Janek, który był, można powiedzieć, w swoim prime. Ostatnio mam wrażenie, że, że jest już no, no 40 lat, nie? No to tak już górka powi powoli się Kieruje w dół. Ale szacunek i tak dla Janka za to, że się trzyma na szczycie przez tyle lat. Pamiętaj, że idzie zima, i żebyś czapkę nosił, bo się przeziębisz. Spokojnie, zapuszczam włosy na zimę, tak że nie będę musiał nosić czapki. Pozdrawiam ciebie, Marcie, rodzinkę i koty. Dzięki. PS, weź tam Jurgena, zmobilizuj, bo dawno go nie było, a mógłby się wypowiedzieć o złotej piłce. Plus znicz dla pana czytanko, bo było wszystkich świętych. Tak krótko na temat złotej piłki. Ja w ogóle przegapiłem cały ten plebiscyt. Ja nie wiedziałem, że on jest. Wstałem rano, wszedłem do internetu i widzę tam. Że Messi wygrał. Ja mówię: O kurde, już przecieki jakieś były? A to już było! Wszystko już było. Ja myślałem, że to dopiero przecieki. Spodziewałem się, że Messi wygra. Nie mam zdania na ten temat. Nie śledziłem tego w ogóle. Z każdym kolejnym rokiem śledzę to coraz mniej, a w tym roku nie śledziłem w ogóle. Nawet nie wiedziałem, że jest. Gary! Do kokła, propotanycznej fuzji. Jeśli się nie uda i złączą się w grubego chudego, moc również się mnoży, dzieli czy zostanie na tym samym poziomie. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, a ja wam powiem, że myślę, że mamy kilka dowodów na to, że jeśli na przykład. Weźmiemy Goku i Vegeta, którzy i w Fusion Reborn, oczywiście niekanonicznej kinówce, ale również w Brolim byli grubaskami i byli chudaskiem. Hu Chyba nie był Fusion Reborn, był tylko grubaskiem. To w ich przypadku nadal występuje mnożenie. Myślę, że w przypadku Gotenksa nadal występuje mnożenie czyli nadal fuzja jest silniejsza niż Goten i Trunks. Gdzieś tam w internecie krąży zdanie, które mówi, że fuzja nieudana jest słabsza nawet niż składowa. Czyli Goten z gruby mógł być na przykład słabszy niż sam Goten. Nigdzie takiego potwierdzenia nie ma. Nie znalazłem przynajmniej, ale wydaje mi się, że to zdanie, ta opinia mogłaby się wziąć z dwóch przykładów. Pierwszy jest taki, że Goku powiedział hipotetycznie, że jeśli scaliłby się Potarami z Herkulesem, albo z Dendim z Dendim chyba to było, nie jest do końca pewien, czy by się przypadkiem nawet nie osłabił poprzez taką fuzję. Mówimy tutaj o tańcu, ale jako przykład możemy wziąć też potarę. Powiedzmy, że zasady mnożniki mnożenie mocy jest praktycznie takie samo. Druga sprawa jest taka, że w momencie, w którym gruby Gotenks powstał przebiegł tam 2 metry, to się zmęczył. Ja myślę, że tutaj jest ważna sprawa, o której trzeba pamiętać. Tamta scena była gagowa, więc jeśli weźmiemy pod uwagę, że to był gag, że Gotenks się zmęczył tam po kilku sekundach biegu, to ok, Można to zrozumieć, ale nawet jeśli byśmy odsunęli to na drugi plan, że Gotengs się zmęczył po kilku sekundach biegu. Jak on może być silniejszy niż Goten i Trunks, którzy byliby w stanie prawdopodobnie zniszczyć Ziemię? Myślę, że tutaj jest błędne łączenie poziomu mocy z jakimiś takimi fizycznymi cechami motorycznymi, na przykład, prawda? Gotengs mógł nie być szybki, Gotengs mógł nie być wytrzymały. Mówię o grubym Gotengsie albo o chudym mógł się szybko męczyć, ale jeśli chodzi o surowy poziom mocy, to nie jest powiedziane, że był słaby. No, weźmy pod uwagę najświeższy przykład, czyli kinówkę Super Hero. Wydaje mi się, że to jest spośród tych wszystkich najlepszy przykład, bo jawnie widzimy, co tam się wydarzyło. Żółty Piccolo, nie bazowy Piccolo, ale też nie pomarańczowy Piccolo. Żółty Piccolo, czyli Piccolo praktycznie, no można powiedzieć, że w pełnej mocy, w transformacji z odblokowanym potencjałem, z zaskoczenia uderzył Sela Maxa, zaatakował Kiblastem z najbliższej odległości w ten czuły punkt, który było powiedziane, że jest najsłabszym, najbardziej podatnym na obrażenia punktem Selemaxa. I to nic mu nie zrobiło. To nic nie dało, jakby to powiedział wielki Polak. Chwilę później widzieliśmy Gotenksa, który z dynki zaatakował ten sam punkt i zadał obrażenia. I ten kryształ pękł. Oczywiście znajdzie się Maruda, która powie, że Piccolo y, osłabił ten kryształ, więc po prostu Gotenks go tylko dobił, prawda? To tak jak z otwieraniem słoika. Jedna osoba nie może otworzyć, a potem dajesz drugiej i ona otwiera od razu. Bo ci poluzowałem! No, nie sądzę, żeby tak było. Nie sądzę, żeby Piccolo poluzował. Kiblas po prostu się rozpłynął na tej, na tej czaszce Sela Maxa, na tym krysztale i praktycznie po, po chwili wyglądał, jakby był nietknięty. Więc nie sądzę, żeby Piccolo osłabił ten kryształ Selowi Maxowi, Seliuszowi Maksymilianowi Wielkiemu, Maksymilianowi Salińskiemu. Gotenks po prostu. Miał duży poziom mocy. Przykład z Fusion Reborn jest taki, że oczywiście Weku był w 100% postacią gagową, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że pół godziny wytrzymywał ataki Janemby, albo uciekał przed nim, albo naprawdę przyjmował jego ciosy i, no, można powiedzieć, że przeżył, co jest dużym wyczynem, to byłoby głupio mówić, że Weku był słabszy niż chociażby Goku albo Vegeta, no nie jako osobne składowe fuzji. Ja bym to porównał do tej maszyny, która jest nad morzem, albo na każdym jakimś festiwalu ten bokser, że Zwisa to yy, Zisa to jabłko w bokserze i trzeba jak najmocniej uderzyć i pokazuje Wam się wynik. Powiedzmy, że Goku i Vegeta są na poziomie 1, czyli wszystko co wyższe niż 1 jest silniejsze niż Goku i Vegeta. No to uznajmy, że chudy Gotenks mógłby uderzyć i wbiłby tam jakieś na przykład 100. I czemu ja wstaję? Przecież nie będę nikogo bił. A jeśli fuzja się nie udaje, to mnożnik jest większy niż 1.0 ale nie jest maksymalny, a jeżeli fuzja się udaje, to mnożnik jest maksymalny. Myślę, że po prostu tak to można wytłumaczyć. Czyli jeśli Gogeta, który się udaje, jest idealną fuzją, która w maksymalny mnożnik wykorzystuje i jest w stanie wykrzesać maksymalny potencjał tej fuzji, to wtedy w tym bokserze wbilibyście 999, no nie? Ja tak to widzę. Maniek DBS, pytanie do Koku. Siemka, jak to jest z tym... Siemka, jak to jest z tym imieniem córki Wegety i Bulmy, bo w anime została nazwana Bula, a w na na... Oba imiona są poprawne, tylko jedna to wersja z zangliszczona. Czy moment, w którym Zamasu i Black się częściowo rozłączyli w Manze, było powodem zużycia dużej ilości? Nie. Chyba, że zegarek nagle służy do czegoś innego, a słowo y minęła godzina! Minęła godzina, odkąd Zamas się scalił, oznaczają co innego, a zegarek służy do czegoś innego niż do pomiaru czasu. Ja wiem, że ten żart o fanach Balla i czytaniu jest naprawdę stary jak świat, ale Nawet u mnie w komentarzach tyle! Dziękuję Wam bardzo za dotrwanie do tego momentu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nagrywam to jeszcze przed streamem z Dokana, bo jutro prawdopodobnie będę miał zły humor po tym Dokanie, także nie będę miał ochoty nagrywać żadnych, żadnych koków i innych. Nie no, mam nadzieję, że stream pójdzie dobrze. Oczywiście Wy już to będziecie widzieć po streamie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia. Córce Damiana, Oliwii, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że tak jak mówię, w momencie, w którym to wrzucam, jesteście już razem w. Wszyscy zdrowi w domu i nie ma czym się martwić. Także powodzenia, wam wszystkim również życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się na razie. Cześć! Ciana!